Witam Państwa. Dzisiaj pokażemy, jak proste i szybkie jest tworzenie wirtualnych wizyt przy użyciu aparatu Ricoh TTS oraz aplikacji Galactica Virgo. Jak widać, urządzenie jest niewielkie, zajmuje nie więcej miejsca niż telefon komórkowy. W górnej części ulokowano dwa obiektywy o szerokim polu widzenia, z przodu spust migawki, z boku przyciski funkcyjne. W zestawie dołączamy praktyczny statyw. Mając na uwadze częste przemieszczanie się, wybraliśmy kompaktowy model. Jak widać, rozkładanie nie stanowi problemu. Tak prezentuje się cały zestaw. A teraz stwórzmy razem wirtualną wizytę. Zaczynamy od rozłożenia statywu i przytwierdzenia urządzenia. Aby aktywować timer, użyj dwóch przycisków funkcyjnych, Wi-Fi oraz włącznika. Przed rozpoczęciem działań nie zapomnij, aby właściwie naświetlić pomieszczenie. Odsłoń rolety i żaluzje. Aby uruchomić timer, wystarczy użyć spustu migawki. Aparat sygnalizuje zakończenie odliczania i wykonanie zdjęcia charakterystycznym sygnałem dźwiękowym. Dalsze działania prowadzimy już w aplikacji Galactica Virgo. Aby rozpocząć obróbkę wirtualnej wizyty, należy przejść na zakładkę zdjęcia i pliki oraz podzakładkę wirtualne wizyty wybranego ogłoszenia. Teraz wystarczy wskazać pliki, które mają zostać użyte w wirtualnej prezentacji. Oczywiście wcześniej należy nagrać je na dysku komputera. Użycie przycisku Zapisz skutkuje przesłaniem plików na serwer. Zapisane pliki trafiają na listę scen we wskazanym ogłoszeniu. Przed przystąpieniem do dalszych działań warto przypisać nazwy wybranym scenom. Dzięki temu łatwiej zidentyfikujesz je podczas tworzenia finalnej prezentacji. Wszystkie działania prowadzone na liście należy potwierdzić przyciskiem Zapisz. Użycie opcji edycji dowolnej sceny aktywuje edytor wirtualnych wizyt. Otwiera się on w nowym oknie. W obrębie sceny poruszamy się przytrzymując lewy przycisk myszki. Funkcję pomocy znajdziesz w dolnej części edytora po lewej stronie. Po prawej stronie ulokowano ikony funkcyjne. Wstawienie przejścia do kolejnej sceny, punkt informacyjny, kasowanie punktów i przejść, zapis zmian, wykonanie zdjęcia aktualnego kadru prezentacji, ustawienie pozycji startowej. Następnie skorzystaj z ikonki przejścia, wybierz kolejną scenę i wstaw znacznik na prezentacji. Aplikacja automatycznie utworzy przejście. Można od razu kliknąć w ikonkę, przejść dalej do wybranej sceny i działać z jej poziomu, powtarzając te same kroki. Nie zapomnij o przejściach powrotnych. Aby dodać opis do sceny, użyj funkcji punktu informacyjnego. Wprowadź tekst i kliknij w miejscu, w którym ma się wyświetlać. Dodatkową funkcją edytora wirtualnych wizyt jest możliwość wykonania zdjęcia dowolnego kadru prezentacji. Najpierw odpowiednio wykadruj ujęcie, potem skorzystaj z ikonki aparatu. Na tym etapie możesz zdecydować o publikacji zdjęcia. Zapisujesz je na dysku lub od razu do oferty. Na koniec zapisz swoją prezentację używając ikonki dyskietki. Zapisaną prezentację możesz podejrzeć, klikając w jedno ze zdjęć, które zostało użyte w tej wirtualnej wizycie. Zwróć uwagę, że zdjęcie wykonane z poziomu edytora wirtualnych wizyt trafiło na odpowiednią zakładkę oferty wraz z wybranymi opcjami publikacji. Dziękuję za uwagę. Przyznacie, że tworzenie wirtualnych wizyt nigdy nie było tak proste. Teraz praktycznie każdy może to robić. Jeśli jeszcze nie zamówiłeś urządzenia, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży. Promuj swoje ogłoszenia lepiej niż konkurencja, a przekonasz się, że klienci docenią Twoje zaangażowanie.